Krystyna Krzekotowska, Komitet Wyborczy Światowego Kongresu Polaków. Tak długo, jak długo nie zmienimy prawa, złego prawa, tak długo nadal będą krzywdzeni i właściciele, i lokatorzy. Wszystkie niepotrzebnie wytaczane procesy przeciwko mieszkańcom Warszawy wycofuję z sądu. To będzie moje najważniejsze, pierwsze zadanie, proszę Państwa. Co więcej, ja będę przejmowała obowiązek płacenia czynszu w stosunku do prywatnych właścicieli, bo właściciel prywatny też nie może być obciążony i alimentować swojego lokatora w sytuacji, kiedy miasto nie daje lokali zamiennych. Co my możemy wspólnie zrobić, żeby władza nie niszczyła obywateli? Postanowiliśmy mówić właśnie głównie o tym, bo wszystkie te przepiękne plany, niektóre są całkowicie nierealne, ale część z nich tylko wtedy nam się uda zrealizować, jeżeli będziemy pamiętali, że źródłem siły, innowacyjności, rozwoju gospodarczego jest właśnie kultura. Kultura powoduje, że my mamy te moce intelektualne, żeby sprawnie i dobrze to wszystko realizować, a przede wszystkim, żeby mieć cały czas na uwadze warszawskie serce każdego jednego człowieka. Musi się to zmienić, proszę Państwa. Ja pokażę, jak my się czujemy jako obywatele. My się czujemy przygnieceni do ziemi. Patryk Jaki niestety nie sprosta temu zadaniu, żeby łączyć ponad podziałami. Niestety ten gest rzucenia legitymacji partyjnej to jest po prostu fałszywy gest. Aby ten język nienawiści, ten język właśnie wrogości zamieniać na język miłości, przyjaźni, życzliwości. Nie przeszkadzać przedsiębiorczości, nie przeszkadzać nauce, w innowacyjności. Najważniejsze nie przeszkadzać, a niestety troszkę tego przeszkadzania, jak wszyscy wiemy, mamy, a wynika ono głównie z tego, że nie potrafimy pracować ponad podziałami. Chcemy tego, proszę Państwa? Proszę powiedzieć. Warszawo, chcemy tego. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę, żeby rzeczywiście te sukcesy przyszły, aczkolwiek trzeba będzie na nie poczekać, bo to jest długa praca przed nami ze względu na te zaniedbania.